Cześć, witajcie w wiosennym YouTube Hopie. Z tej strony Aida i zapraszam Was gorąco do wzięcia udziału w naszej zabawie. Ja przygotowałam dla Was pracę na desce, na panelu drewnianym, ale zachęcam Was gorąco do odwiedzenia wszystkich profili na YouTubie, wszystkich kanałów naszych projektantek i obejrzenia ich fantastycznych projektów. Tak jak mówiłam, ja przygotowuję dla Was dzisiaj layout na deseczce. To jest zwykła deska, kawałek panelu, cokolwiek użyjecie będzie w porządku jako baza do projektu. Żeby móc mediować, żeby móc pracować z mediami, deskę musimy zabezpieczyć. I do tego najlepsze jest gesso, która zabezpieczy nam drewno przed namoknięciem i przed zniszczeniem. Ja oczywiście używam 13 arc, nasze gesso jest bardzo gęste, dzięki temu mogę nałożyć je szpachlą, zrobić sobie od razu ciekawą teksturę, poza tym idzie to dużo szybciej, jak się nakłada to gesso szpachlą. Jak już wysuszymy gesso, możemy przejść do następnego etapu i jak widzicie, naklejam sobie po prostu porwane paski papieru. Te paski, te papiery to jest kolekcja Sunrise. Wybrałam takie kolory, bo w takich kolorach przewiduję mniej więcej moją pracę, czyli coś z niebieskościami, szarościami i te paski gdzieś tam w tle, one nie będą bardzo widoczne, ale będą mi robiły po pierwsze teksturę, po drugie gdzieniegdzie będzie ten papier prześwitywał i traktuję to po prostu jako warstwę, także jakbyście chcieli taką pracę zrobić, nie myślcie za bardzo, jak te paski poukładać, ważne, żeby po prostu sobie powarstwować jakoś ciekawie. I na końcu zobaczycie, że będzie to taka jedna fajna warstwa, która będzie sobie gdzieś tam spod spodu wyglądać. Jak już to sobie wysuszymy, ja tutaj wycinam te momenty, kiedy suszę, żeby nie przedłużać filmu. Po wysuszeniu możemy nałożyć pastę modelującą przez maskę. Ja tu użyłam troszkę większego wzoru, bo jest to dosyć spora praca. Jak macie mniejszą pracę, możecie użyć drobniejszy wzór. Oczywiście znowu suszymy. Pomiędzy etapami pamiętajcie o suszeniu, żeby nic nam się nie zepsuło. Już mamy na tym etapie podsuszoną pracę. Ja sobie włączyłam tym razem, oprócz tego, że będę sobie kleić na medium żelowe, czyli żel medium, które uwielbiam i które zazwyczaj stosuję, tym razem włączyłam sobie również pistolet do kleju na gorąco, dlatego, żeby część elementów, szczególnie tych metalowych, szybciej troszeczkę mi złapała. W związku z tym będę na zmianę większość elementów, jak widzicie, przyklejam na żel medium. I to jest fajne, bo można sobie dosyć długo przesuwać dany element, można sobie dopasować, odkleić. Natomiast klejem na gorąco będę sobie przyklejać metalowe elementy czy jakieś cięższe kawałki, które po prostu chcę szybko, żeby mi się przykleiły. Jak widzicie, zaczęłam sobie układanie mojej kompozycji od zdjęcia, dlatego że to zdjęcie będzie gdzieś tam sobie w tle i na tym zdjęciu zaczęłam sobie przyklejać różne elementy. Wakoczyk pochodzi z jakiegoś tam kawałka sztucznych włosów, jakiejś tam starej peruki. Do tego znalazłam fajne czarne takie jakby pawie pióra. Właśnie nie wiem czy pawie, ale gdzieś tam kiedyś też dostałam. Generalnie praca jest z takich różnych dziwnych kawałków podkładana i różnych rzeczy, które pewnie znajdziecie w swoich różnych skrzynkach ze skarbami. Natomiast to, co mam na głowie, to są takie ala kwiatki, które po prostu są ukręcone z takiej tasiemki. Tasiemka, która jest z jednej strony cała czarna, a z drugiej część tej tasiemki jest taka właśnie poszarpana. I jak się zwinie w takie roloniki, można uzyskać coś w rodzaju kwiatów. I jak sobie je skleimy właśnie w takie kokoniki, powstają nam takie kwiatki czy gniazdka. One tutaj bardziej będą służyły u mnie za tło, ale możecie jak najbardziej użyć też ich jako takich kwiatów w swoich pracach. I tutaj znowu sobie zaczynamy warstwować. Przyklejamy właśnie wszystko dalej na medium żelowe. Dodaję sobie różne papierowe kwiaty. Niestety nie potrafię sama robić przepięknych kwiatów, jakie robią niektóre dziewczyny, czy z amiranu, czy z papieru, więc idę tutaj na łatwiznę i używam już gotowych kwiatków. I używam również kwiatów metalowych. I te metalowe elementy właśnie będę przyklejać na
na klej na gorąco, dlatego że one się wtedy szybciej po prostu złapią. Żel medium schnie troszkę dłużej, ma to swoje zalety, szczególnie jeśli właśnie chcemy układać czy przesuwać kompozycję. Ale jak już wiemy dokładnie, w którym miejscu ma być dany element i na pewno nie będziemy go ruszać, spokojnie możecie wtedy przykleić klejem na gorąco. Także sobie dokładamy różne elementy, możecie dodać drucik, możecie dodać nitkę. Ja tutaj znalazłam taką czarną nitkę. Ona jest bardziej chyba do biżuterii akurat używana, ale ja lubię sobie mieszać różne elementy i ta nitka, która się tu fajnie kręci, doda nam dodatkowej takiej przestrzenności, przepraszam, takiej tekstury i będzie fajnie widoczna. Także dodajemy sobie nitkę, dodajemy sobie tutaj kawałek łańcuszka. Uważajcie, jak używacie kleju na gorąco, żeby nie poparzyć sobie rąk. Także nie dotykajcie metalu gorącego. No i następne elementy tutaj wokół, które sobie doklejam, to są tekturki. Bardzo ładny zestaw, to jest jedna z nowości snippartowych, taki zestaw Magnoli. Bardzo fajnie mi się tutaj to komponuje. I też dodaje dodatkowego uroku, dodatkowej przestrzeni, więc możecie sobie przykleić to bezpośrednio na pracę albo właśnie gdzieś tam między warstwy tych kwiatów czy tych moich udawanych włosów. I potem możecie sobie wybrać jeszcze, jakie elementy będziecie chcieli użyć. Oprócz kwiatów jakieś mam tu właśnie metalowe elementy, mam jakieś trybiki, jakieś szukam sobie właśnie w międzyczasie jeszcze kwiatki, które mi pasują. Także wybierzcie sobie to, co macie, to, co pasuje. I bardzo jestem ciekawa, czy ktoś zainspiruje moją pracą. Jeśli tak, bardzo chętnie zobaczę, co ciekawego stworzycie. Także doklejam sobie, widzicie, po kolei kwiatki, metalowe listki, metalowe kwiatki, jakieś tam dodatki. Możecie oczywiście, jak macie, użyć jakichś perełek, właściwie wszystko, co pasuje kolorystycznie i stylistycznie do tej pracy, możecie sobie użyć. Mam tutaj jakiś metalowy liść, skrzydło jednak się nie nadało, więc odkładam je z powrotem, ale właśnie jak zaczynam pracę, przygotowuję sobie potencjalne elementy, które mogą się na tej pracy znaleźć, a potem wybieram te, które mi najbardziej pasują. Więc pracujcie sobie z kompozycją tak długo, dodawajcie te elementy, jak już uznacie, że jest ok i że wszystko pasuje. Zgodnie z zasadą jakby budowania layoutu staram się tą moją kompozycję trzymać jak najbliżej zdjęcia, układam sobie te warstwy po to, żeby ta praca była trójwymiarowa. Bardzo fajnie też komponują się elementy z masy. Można sobie wycisnąć samemu albo zakupić gotowe elementy. I też tutaj takie ornamenty kręcone bardzo fajnie mi się skomponowały z resztą pracy. Jakieś metalowe zegary. Fajne jest to, że właśnie mamy kilka warstw i cała ta praca jest mocno przestrzenna i będzie bardzo ciekawie wyglądać jako dekoracja czy ściany, czy jakiegoś pokoju. Dodajemy sobie tytuł i powoli kończymy układanie kompozycji. Część rzeczy możecie też przykleić sobie na gąbeczki dystansowe, co ja tutaj właśnie robię po to, żeby na przykład jeszcze wyżej podnieść jakiś element do góry. Żeby dodać dodatkowej tekstury do naszej pracy, możemy jeszcze dodać sobie tak zwanych psypek czy różnych mikrokulek. Ja zazwyczaj robię to w ten sposób, że dokładam sobie najpierw szpachlą żel medium w tych miejscach, gdzie chcę mieć tą dodatkową teksturę. Układam ją sobie szpachlą, a potem dodaję sobie psypki. Tutaj na pierwszy ogień poszły kuleczki szklane 13 arc, tak zwane mikrokulki 3D, ale oczywiście te wsypki to są różnego rodzaju fajne i ciekawe rzeczy. Możecie użyć miki. Ja tutaj użyłam jeszcze właśnie trochę niebieskiej miki i trochę drobnej srebrnej miki. Możecie użyć różnych mikrokuleczek, czy szklanych, czy różnych innych kolorowych. Zawsze to jest taki fajny dodatkowy efekt dodatkowej tekstury.
I jeszcze dodaję sobie trochę takich gałązek. Miało być to taka a la pani wiosna. U mnie trochę ciemna ta wiosna, ale chciałam dodać takich akcentów, jakiś gałązek na tej głowie, po to, żeby właśnie z tą naszą wiosną się, z tym wiosennym YouTube hopem nam się to kojarzyło. Znalazłam jakieś tutaj kawałki też właśnie w tych moich szpargałach takich gałązek. To jest chyba kanella, o ile się nie mylę, suszona. I ona bardzo fajnie też wygląda na pracach. No i jak to już nam wszystko fajnie podeschnie albo sobie podsuszymy, możemy zacząć dodawać koloru. Ja tutaj poszłam w akwarele, ale oczywiście tutaj kolor możecie dodać sobie za pomocą farb. Bardzo fajnie się sprawdzą też tutaj mgiełki. Ja po prostu chciałam mieć troszeczkę większą kontrolę nad tym, gdzie dodaję ten kolor, ale jak najbardziej, jeśli macie mgiełki, to też możecie użyć mgiełkę, czy właśnie podmalować farbkami. Ja uwielbiam ten efekt akwareli. Pamiętajcie, że możecie sobie dodać najpierw wody. Ja tak tutaj właśnie zrobiłam, że najpierw sobie spryskałam te miejsca, gdzie dodaję farby wodą z atomizera i potem przy użyciu wody i farby dodajemy sobie kolejne warstwy. Pamiętajcie o dodawaniu dużej ilości wody, żeby ta farba nam bardzo ładnie płynęła. I zobaczcie, tutaj jeszcze dodaję sobie też ten kolor na kwiaty i troszeczkę kolorów w środek kwiatka i trochę wody i one tak bardzo fajnie, naturalnie te kwiaty wyglądają. Więc malujemy sobie tak długo, dodajemy tak dużo koloru, jak chcemy. Pamiętajcie, żeby zostawić sobie troszeczkę kontrastu, troszeczkę tej białej przestrzeni, a wtedy ta praca będzie wyglądała po prostu ciekawiej. I jeszcze możecie sobie wodą podlać, możecie sobie postawić pracę na pionowo i zrobić dodatkowo zacieki, które też wyglądają bardzo ciekawie. Po skończeniu malowania pracę najlepiej zalecam odłożyć sobie na noc. Ja również tak zrobiłam, po to, żeby praca bardzo dokładnie nam wyschła. Nie da się tego jednak osiągnąć nagrzewnicą, więc polecam Wam trochę cierpliwości i doprowadzenia właśnie pracy do pewnego etapu i zostawienie do wysuszenia. Ten etap, który teraz widzicie, to jest na kolejnego dnia rano, kiedy praca jest sucha. Bierzemy sobie miękki pędzelek i gasujemy. A po co to robimy? Przede wszystkim, żeby pokazać tę teksturę, możemy sobie po pierwsze zblendować też kolory, możemy sobie dodać troszeczkę takiego cieniowania. To ten zabieg, ta technika suchego pędzla to jest jedna z bardziej znanych technik i ja ją bardzo lubię, szczególnie właśnie pod koniec pracy, do podkreślenia pewnych elementów, czy do blendowania kolorów, czy do rozjaśnienia pewnych miejsc na pracy. Także polecam Wam, żebyście spróbowali. To jest naprawdę świetna technika. I oczywiście jeszcze jak gdzieś stwierdzimy, że tego koloru nam za mało, znowu możemy kolejną warstwę sobie jeszcze gdzieś tam domalować. I w zasadzie praca jest gotowa. Także bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego kursu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli lubicie, to bardzo proszę o like, o komentarz. Zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam oczywiście do odwiedzenia wszystkich kanałów, wszystkich naszych wspaniałych projektantek, uczestniczek YouTube Hopa. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia wkrótce.